Witamy serdecznie i gorąco na naszym uroczystym koncercie laureatów pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Rodzinnej TCZEF 98. W czasie programu oczywiście nastąpi to niezwykle interesująca część każdego koncertu laureatów, a mianowicie ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. A teraz prosimy o zabranie głosu dyrektora festiwalu, pana Ludwika Kiedrowskiego. Dziękuję bardzo. Chciałbym po raz drugi serdecznie i gorąco powitać tych, którzy już tutaj byli od godziny 11 do mniej więcej 14, ale także serdecznie i gorąco powitać tych, którzy przybyli na ten koncert laureatów. I także gorąco i serdecznie witam tych, którzy pracowali tutaj ciężko. Dobry wieczór, a właściwie jeszcze dzień dobry Państwu. Miałem zaszczyt przewodniczyć obradom jury. No i tak jak na wstępie, przed rozpoczęciem festiwalu, pan dyrektor raczył powiedzieć, że nie zazdrości nam naszej pracy z uwagi na różnorodność zespołów. Rzeczywiście, gdyby to była jedna kategoria, to sprawa byłaby prosta. Łatwo jest jakoś podjąć decyzję, który zespół jest lepszy, który nieco słabszy, no bo złych nie było. I rozpocznę od nagrody, która jest udziałem państwa. Na podstawie przeliczenia kuponów publiczności stwierdzamy, że nagrodę publiczności otrzymuje zespół z Kurska Rodziny Bojewych. Prosimy bardzo przedstawicieli zespołu z Kurska. Bojewych, пожалуйста, na scenę. Zapraszamy na scenę przedstawiciela, fundatora nagrody, którym jest Zakład Taboru PKP w Chojnicach. Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej w Tczewie. Nagroda publiczności dla zespołu rodzinnego z Kurska. Myślę, że spotkamy się za rok. Życzę wielu sukcesów w przyszłości. Przeczytam. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje zespół rodziny Eismon z Dobrego Miasta, który niestety musiał już nas opuścić, ale wielkie brawa dla nich. Otrzymuje zespół Hazard z Gniewa. Trzecie wyróżnienie zespół Rodziny Wryczów z Lubichowa. I czwarte wyróżnienie Rodzina Bojewych z Kurska. Ja chciałem dodać, tutaj koleżanka czytała pierwsze, drugie, trzecie, czwarte wyróżnienie. To nie jest kolejność wyróżnień. Wyróżnienia są równorzędne. Gratuluję zdobycia. I mam nadzieję, że w przyszłym roku też się spotkamy. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Niestety zespołu nie ma. Lubichowo i Bank Spółdzielczy jako fundator nagrody. Zastępcy. Te antenki tam nie działają. Banku Spółdzielczego pozwolę sobie wręczyć tą nagrodę. Proszę uprzejmie ten dyplom oraz proszę. Trzymaj kwiat.
Serdecznie gratuluję zdobycia tak zaszczytnego pierwszym tczewskim festiwalu. Nagrodę, którą przygotowaliśmy, co prawda jest taka niepodzielna, ale w rodzinie to na pewno da się jakoś rozwiązać. Otrzymuje Zespół Rodziny Kiedrowskich z Tczewa. Zapraszam przedstawiciela. Ja zapraszam również fundatora nagrody, którym jest Stacja Rejonowa PKP Tczew oraz Oddział Drogowy PKP Tczew. Prosimy przedstawicieli. Miło mi, że akurat trzewiacy osiągnęli tak wysoki poziom, zajęli drugie miejsce. Szkoda, że nie pierwsze, byłaby satysfakcja większa. Niemniej miło mi bardzo, gratuluję. Oby za dwa lata było lepiej. Mój zespół rodzinny, Kaszubskie Nuty z Kościerzyny. Prosimy przedstawiciela zespołu, a także przedstawiciela fundatora, którym są prezydent miasta Tczewa i przewodniczący Rady Miejskiej. Woli uzupełnienia chciałbym powiedzieć, że przewodniczący Rady Miejskiej oraz pan prezydent byli na koncercie porannym od godziny 11. Prosili, aby mieć ich za usprawiedliwionych, że nie są obecnie, ale godnie i szlachetnie ich reprezentuje przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, pan Zenon Drewa. Gratuluję zaszczytnego pierwszego miejsca w pierwszym festiwalu i życzę pańskiej rodzinie, abyście przyjechali na następny festiwal i również zajęli tak zaszczytne miejsce. Oraz Puchar Przechodni otrzymuje zespół rodziny Gąsieniców, Racielników Zakopanego. Zapraszamy na scenę. A puszcza ino kochani tu na scenę. Fundator nagrody gra. Stary chłopak, taki sprawny jeszcze. Ze skoczył. Proszę państwa. Fundatorem Nagrody Grand Prix są honorowi członkowie Fundacji Domu Kultury, a Pucharu Przechodniego Fundacja Domu Kultury. Chciałbym w tym momencie powiedzieć, że fundatorem Nagrody Grand Prix jest trzech honorowych członków Fundacji Domu Kultury. Jest to pan Celi Herut z Izraela, pan Rolf Osterman z Witten oraz wdowa po honorowym członku Fundacji Domu Kultury, po panu Georgu Litke, pani Gertrud Litke. To jest ta nagroda Grand Prix, a tu jest ta koperta. Decyzją zostanie także wręczony zespołowi rodzinnemu Gąsieniców. No i to drugie nazwisko, takie trudne jakieś tam. Przechodni, bo na następnym festiwalu będą go musieli oddać. A może regulamin jest taki, że jak trzy razy zdobędą po kolei, to zatrzymają dla siebie. Ja bym
w imieniu swoim i rodziny mojej i całego ludu z Podhala złożyć piękne podziękowanie za przepiękną organizację, za przyjęcie bardzo gościnne i za to, że my tą nagrodę jedną i drugą jakoś wygrali. Jak pogodą dyrektor oddać, to za bardzo ją nie będziemy chcieli. Spróbujemy i na drugi rok. A w tej chwili dla przemiłych organizatorów, dla wszystkich zespołów i dla gości 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Dla jury. Temu się otworzy. Nosi Kursk w Rosji. Wieczorem zaśpiewamy razem song.
Yeah.
Szymele i chciałabym powiedzieć wszystkim, że nasi karno, czyli kaszepsko-rodzenno kapeladerów, momiono kaszepścinute. Nazwa ta płechłezi łednut kaszepścik, czyli łebroskłewych. Zaspiewoma kaszepścinute. To je krówci, to je dudzi, to kaszepskie stoleca. To są baster, to są skrzypci, to łeznocio kasieba. Łeznocio kasieba, baster, skrzypci, krówci, dudzi, to kaszepskie stoleca.